Odpust parafialny, który dziś przeżywamy, jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Prośmy świętego Dominika Savio o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Majestatem. Było tak przez lata, że ministranci z parafii salezjańskich, z inspektorii warszawskiej przyjeżdżali do Ostródy, do naszej parafii, by oddać cześć świętemu Dominikowi Savio, patronowi ministrantów. W związku z ograniczeniami oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo tegoroczne dominikalia, które trwają od piątku, są online. Na tej mszy świętej witam inspektora inspektorii warszawskiej Salezjanów księdza Tadeusza Jerskiego. Witam radcę do spraw duszpasterstwa młodzieżowego inspektorii księdza Adama Węgrzyna i księdza Szymona Mastalerza z ośrodka Emaus. Witam wszystkich obecnych na tej mszy świętej. Witam i pozdrawiam tych, którzy nas oglądają przez internet. Msza święta jest sprawowana w intencji o wieczną radość w niebie dla Heleny i Stanisława Borejszo oraz Stefanii i Wacława Borejszo. Pięknie dziękujemy księdzu proboszczowi za to wprowadzenie i przywitanie nas. Drodzy, ja również serdecznie was pozdrawiam, ale też pozdrawiam wszystkich ministrantów, naszych inspektorii, którzy łączą się teraz z nami online za pomocą internetu. I modlić się będziemy właśnie, modlę się za całą rodzinę ministrancką, za ich opiekunów, za ministrantów młodszych, starszych, ministrantów studentów. I wszyscy jesteście nam bliscy, o wszystkich was pamiętamy, a przewodniczy nam, drogę nam wyjednuje w naszej codzienności właśnie patron ministrantów, święty Dominik Savio. To przez jego przyczynę polecamy Panu Bogu wszystkie nasze intencje w dniu dzisiejszym. I na początku tej Eucharystii świadomi naszych grzechów, zaniedbań, ale też i ufni w Boże miłosierdzie, przepraszajmy za nasze grzechy szczerze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziała: nie jest rzeczą słuszną, abyście zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności
do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Ksiądz Bosko uważał Dominika Savio za taki piękny wzór młodzieńczej świętości. Jeden z papieży, papież Pius XI, mówił o Dominiku Savio tak: mały, a właściwie wielki gigant ducha. I dzisiaj, wspominając świętego Dominika Savio, pytamy się, kim właściwie był on. Urodził się we Włoszech, niedaleko Turynu, w 1842 roku. I mając 12 lat, ksiądz Bosko przyjmuje go na Waldoko do swojego oratorium. Tam z kilkoma przyjaciółmi zakłada Towarzystwo Niepokalanej. Była to mała grupa chłopców zaangażowana w taki młodzieńczy apostolat dobrego przykładu. Mając 15 lat, umiera. I Dominik Savio jest pierwszym świętym wychowankiem księdza Bosko. Drodzy ministranci, drodzy bracia i siostry, Pan Bóg daje nam świętych do naśladowania. I dzisiaj pytamy się,
A my w czym możemy naśladować świętego Dominika Savio? W czym młody, współczesny człowiek, ministrant, chłopiec może naśladować Dominika Savio? On sam, zważywszy na słowa raczej umrzeć niż zgrzeszyć, napisane w wieku 7 lat, w dzień pierwszej Komunii Świętej, jawi się nam jako tak nienaturalny i raczej nie zachęca do naśladowania. Trudno też jest nam pójść śladami ekstaz, które czasem towarzyszyły mu, na przykład po przyjęciu Komunii Świętej. Pozostawał w kościele, zanurzał się w modlitwę przez wiele, wiele godzin. I któż z nas w oparciu o takie ponadnaturalne dary śmiałby go dzisiaj naśladować? Myślę, że niewielu z nas. I trudno jest zachęcać do naśladowania ekstaz Dominika i do otwierania się na ten typ natchnień, jakimi Bóg go doświadczył. Ale, drodzy, jest jednak coś w Dominiku, co mnie bardzo urzeka i przez co myślę, że on staje się bliski współczesnej młodzieży. Jego życie rządziło się przede wszystkim prawami młodości. I jak wszyscy w jego wieku, był wrażliwy na dobro, szukał szczęścia. I wbrew tym pozorom, Dominik i dzisiaj jest nam bardzo bliski. Przede wszystkim z powodu takich kilku postaw, które stały się udziałem w drodze do świętości. I przede wszystkim był chłopcem dobrze wychowanym, sympatyczny, uśmiechnięty, uprzejmy dla wszystkich i poprzez to z wielką łatwością gromadził wokół siebie przyjaciół. Ale posiadał też dużą inteligencję i takie, powiedziałbym, wartości moralne. Ksiądz Bosco pozwolił mu, aby przystąpił do pierwszej Komunii Świętej w wieku już 7 lat, gdy zazwyczaj wtedy dzieci przystępowały w wieku 12 lat. I ksiądz Bosco podczas pierwszego spotkania powiedział do Dominika: chcę sprawdzić, czy masz wystarczające zdolności do nauki. Dał mu książkę i powiedział: naucz się jednej strony na pamięć i przyjdź jutro i mi wyrecytuj. I pozwolił, aby dalej bawił się, biegał z innymi chłopcami. Ale po 7 minutach widzi z powrotem uśmiechniętego Dominika, który mówi: jeśli ksiądz zechce, to ja już teraz mogę wyrecytować całą tę stronę na pamięć. I ksiądz Bosco zdziwił się, gdyż Dominik nie tylko bezbłędnie wyrecytował całą stronę na pamięć, ale też i doskonale zrozumiał treść. Widzę, że dobry z ciebie materiał. Na co taki materiał się przyda? Na piękne ubranie dla Pana Jezusa, odparł Dominik. Ale Dominik był też dobrym sportowcem. Uwielbiał grać z kolegami. Uwielbiał różne gry. Był też bardzo wysportowany. I w czasie wolnym był taką duszą rekreacji. Jeden z jego przyjaciół tak o nim mówił. Był bardzo sprytny w grze. Grał dobrze, bardzo dobrze. Ale umiał też wygrywać. Był wartościowym chłopcem i nic nie dziwi, że każdy chciał być po prostu przyjacielem Dominika. Dominik posiadał jeszcze jedną ważną cechę, a mianowicie zdolność do przyjaźni, ale ze wszystkimi. Bo jeśli nauczyciel w szkole miał jakiś problem z konkretnym uczniem, to kazał mu siadać w ławce razem z Dominikiem. I ten, poprzez przykład, jego pomoc, zmieniał całkowicie swoje zachowanie.
Przyjaźń z Dominikiem popychała chłopców, aby nie tylko naśladować jego cechy zewnętrzne, ale też i te duchowe. Oczywiście, że w oratorium na Waldoko nie wszyscy chłopcy byli tacy grzeczni jak Dominik. Zdarzały się też tam i łobuziaki. Nieraz Dominik przez nich został wyzwany, czy też uderzony, jak to bywa czasami wśród chłopców. Ale wtedy zawsze mówił: ja ci przebaczam, źle zrobiłeś, ale nie rób tego innym. Dominik był też chłopcem odważnym. Gdy trzeba było zapobiec pojedynkowi dwóch starszych od niego kolegów, którzy notabene chcieli obrzucić się kamieniami, Dominikowi udało się ich pogodzić. Gdy woźnica strasznie przeklinał, Dominik w sposób bardzo inteligentny potrafił mu zwrócić uwagę, że tego czynić nie należy. A kiedy w mieście Turynie panowała bardzo zaraźliwa wtedy choroba, cholera, był jednym z pierwszych, który zgłosił się, aby iść i właśnie pielęgnować chorych. 24 czerwca 1855 roku, było to w dzień imienin księdza Bosko, chłopcy byli zaproszeni przez solenizanta, aby na takich małych karteczkach napisali swoje życzenie, które on potem postara się im spełnić. No oczywiście chłopcy pisali różne rzeczy. Ktoś nawet prosił o 100 kg cukierków. Ale Dominik napisał: niech mi ksiądz pomoże zostać święty. I ksiądz Bosko poprosił go na bok i powiedział: chcę ci podarować przepis na świętość. Uważaj teraz. Po pierwsze, radość. Radość, mówi, pochodzi od Boga. To, co ci zabiera radość i pokój, nie pochodzi od Boga. Po drugie, obowiązek nauki i pobożność. Bądź uważny w szkole, angażuj się w naukę, pamiętaj o codziennej modlitwie. I wszystko to wykonuj z czystej miłości do Pana Boga. I po trzecie, czyń dobrze innym. Pomagaj zawsze twoim kolegom, nawet jeśli to wymaga od ciebie umartwienia. Ksiądz Bosko powiedział mu: to jest twoja droga do świętości. Tyle wystarczyło. Ksiądz Bosko zaproponował środki proste, ale właściwe dla wieku i możliwości Dominika. Przekonał go, że trzeba starać się być wiernym tym zwyczajnym, zdawać by się mogło trywialnym sposobom na świętość. I potem dobre chęci i zapał Dominika dopełniły tego pięknego dzieła. Drodzy, właśnie ten młody święty Dominik Savio potwierdza słuszność drogi życia opartej na tej salezjańskiej duchowości młodzieżowej. I dzisiaj też, jako salezjanie, proponujemy młodym odkrywać smaku codziennego życia, optymizmu, radości, przyjaźni z Chrystusem. Zapraszamy do zwyczajnego, na miarę sił, kroczenia drogą do świętości. Drodzy, w tekstach liturgicznych otrzymuje święty Dominik tytuł młodzieńca. Popatrzmy, ani męczennik, ani kapłan, ani zakonnik, młodzieniec. Jakby chciano powiedzieć, że do świętości doprowadził go wyłącznie jego wiek dorastania, jedynie jego życie ucznia. I jest to tytuł nowy, jedyny dotąd w całym kalendarzu Kościoła, można by powiedzieć specjalnie wymyślony dla niego. Świętość, przypomina nam dzisiaj Dominik Savio, jest rzeczą zwykłą.
Musimy jakby przywyknąć do tego pojęcia, bo świętość zeszła z nieba na ziemię, z aniołów na nas, ludzi. I świętość to nie jest wyniosły wybryk katolicyzmu, ale to taki normalny typ katolika. I święty Dominik Savio mówi nam, że świętość nigdy się nie starzeje. I to jest to przesłanie, które pozostawia nam dzisiaj Dominik Savio. Czyli mamy zachwycać się u niego nie tyle jego wyglądem, tą muchą pod szyją, ile raczej tak jak on, radośnie w codzienności dążyć do świętości. Amen. Zwiastując przyjście Królestwa Bożego, Ciebie prosimy, aby wspólne wysiłki rządzących i rządzonych budowały pomyślność duchową i materialną całego społeczeństwa. Ciebie prosimy, aby wątpiący i poszukujący prawdy i dobra w osobie Chrystusa i w Jego Ewangelii znaleźli źródło i spełnienie wszelkich swoich pragnień. Ciebie prosimy, aby dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystępują do Komunii Świętej, zawsze były blisko Pana Jezusa. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli, świętej pamięci Helena i Stanisław Borejszo oraz Stefania i Wacław Borejszo, zostali wezwani do udziału w wiecznej uczcie Baranka. Ciebie prosimy, aby każdy z nas obecnych na tej świętej liturgii stawał się zwierciadłem, w którym inni zobaczą Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wszystkich ministrantów naszej inspektorii i prośmy przez przyczynę dobrego świętego Dominika Savio, aby Pan obdarzył ich optymizmem, radością przy ołtarzu i w codziennym życiu. Ciebie prosimy. I polecajmy zmarłych. Modlimy się dzisiaj ze świętej pamięci Heleny, Stanisława, Stefanii i Wacława Borejszo i prosimy, aby Bóg w swojej dobroci obdarzył ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. Panie Jezu, drogo, prawdo i życie nasze, okaż nam swoją łaskę i wejrzyj na naszą modlitwę, którą z ufnością Tobie przedstawiamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do
przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to sprawiedliwe, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Królu Wiecznej Chwały, przez Chrystusa Pana naszego. W radosnej wspólnocie świętych dzięki Twej łasce jaśnieje młody Dominik Sato. Uległy działaniu Twego Ducha, umiał przebyć w krótkim czasie prostą i pewną drogę świętości, w radości serca i wierności codziennym obowiązkom. I my, zespoleni z aniołami świętymi, którzy głoszą Twoją chwałę, łączymy nasze pokorne głosy w dziękczynnym hymnie wołając.
Jezu Chryste, Ty zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak. Thank you.
13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek 18 maja, przypadają setne urodziny naszego wielkiego rodaka. W czwartek 14 maja w liturgii czcimy świętego Macieja Apostoła. W piątek rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Zachęcam do składania próśb, byśmy je mogli przedstawić Bogu za pośrednictwem naszej Wspomożycielki. Nowenna będzie połączona z nabożeństwem majowym o godzinie 17:30. W sobotę 16 maja przypada święto patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Nabożeństwo majowe dziś odprawimy przed figurą Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, która znajduje się na dziedzińcu szkolnym. Zapraszam na godzinę 17:30. Kochani, jeszcze kilka słów. Nasze dominikalia dobiegają końca, one w tym roku mają zupełnie, no, zupełnie trochę inny charakter. Dziękuję wszystkim oczywiście, ale chciałem może tak powiedzieć, cieszę się ogromnie, że są tutaj nasi współbracia, ksiądz inspektor, ksiądz Tadeusz, ksiądz dyrektor Robert, ksiądz probosz Stanisław, jest ksiądz Piotr, który przez lata organizował dominikalia w Ostródzie, ksiądz Szymon, który jest naczelnym, ja tak mówię, naczelnym szefem telewizji dominikaliów. Cieszę się, że jesteście wy wszyscy zgromadzeni przed komputerami, ale są też z nami ministranci, Miłosz i Igor, którzy reprezentują wszystkich ministrantów Inspektorii Warszawskiej nie online, ale tak twarzą w twarz. Także cieszę się, że jesteście z nami. Chodźcie tutaj, Miłosz i Igor, chodźcie. Stańcie sobie tutaj, żeby was było widać obok mnie. Kochani, oczywiście to nie jest tak, jak sobie to zamierzyliśmy na początku, ale wydaje mi się, że ten czas nie jest stracony, bo podkreśliliśmy, że mimo odległości potrafimy być razem, a nade wszystko chcemy wspólnie dążyć do świętości. I już na koniec, tutaj poprosiłem was specjalnie, żebyście podeszli, bo jeden z ministrantów z Suwałk nadesłał nam tekst modlitwy, którą ułożył sam. Modlitwy do świętego Dominika Sawie. I ja teraz chciałbym tę modlitwę przeczytać, dziękując Panu Bogu za ten czas, tak, ale też prosząc Go, aby te dominikalia przyniosły rzeczywiste owoce. Owoce nie online, ale owoce w naszym życiu, w realu. Modlitwa do świętego Dominika Savio. Święty Dominiku Savio, roztocz nade mną opiekę. Tak pisze ministrant z Suwałk. Czuwaj nade mną, abym umiał znajdować właściwą drogę w życiu, bym swoimi czynami dążył do chwały Bożej, abym był zawsze pobożny i skupiony. Proszę o wytrwałość dla mnie i dla moich kolegów, abyśmy nie obrażali Cię grzechami. Spraw, abym wyrósł na dobrego człowieka. Święty Dominiku, daj zdrowie dla mnie i mojej rodzinie. Broń nas od nieszczęść. Pomóż mi, abym był dobrym człowiekiem i realizował swoje plany życiowe. Chciałbym, abym mógł postępować w części tak jak Ty, żebym nie stracił wiary w Boga. Święty Dominiku, chcę być miłosierny, uczciwy, mieć szacunek do drugiej osoby, pomagać innym w trudnych sytuacjach. Proszę Cię, Święty Dominiku, abyśmy naśladując Ciebie stawali się coraz lepsi i cieszyli się wiecznym szczęściem w niebie. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli z nami podczas tych dominikaliów, wszystkim współbraciom. Bezpośrednio po mszy świętej, już jesteśmy prawie przygotowani, będzie jeszcze krótkie podsumowanie na żywo, także zachęcam wszystkich zgromadzonych przed komputerami, żeby pozostali z nami. I będzie również rozwiązanie konkursu, który był ogłoszony na dominikaliach i będzie ogłoszony nowy konkurs, który potrwa trochę dłużej. Ale to wszystko będzie wkrótce. Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim. Dzięki. Ja również.
całość, klamrę piękną, to wydarzenie, które obserwowałem i było bardzo pomysłowe i bogate też i w treści, ale również i z serca dziękuję wszystkim tym wspólnotom ministranckim, salezjańskim, które wzięły udział, zaangażowały się czynnie w to piękne wydarzenie. Niech Wam święty Dominik Savio to stokrotnie wynagrodzi i przyjmijmy Boże błogosławieństwo w formie uroczystej. Pochylmy głowy na błogosławieństwo. Pan z Wami. Bóg nasz Ojciec, który zgromadził nas dla uczczenia świętego Dominika Savio, niech udzieli Wam obficie swojej łaski i pozwoli odczuć pełni swojej miłości. Amen. Jezus Chrystus, który przez swoją śmierć na krzyżu uwolnił nas od grzechu, niech Wam udzieli męstwa, abyście poszukiwali ponad wszystko Jego przyjaźni. Duch Święty, który świętego Dominika Savio uczynił niestrudzonym apostołem swoich rówieśników, niech Wam pomoże stać się radosnymi zwiastunami Bożej miłości. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący.